Witaj. Przyznam, że długo się wahałem, czy opublikować materiał, który otrzymałem od Dietera Broersa kilka tygodni temu. Materiał, który zawierał dosyć drastyczną wersję wydarzeń najbliższych dni. Podawane były w nim nawet konkretne daty. Temat jest związany z projektem Looking Glass, o którym wspominałem już w jednym z wcześniejszych filmów. Ta technologia od ponad 40 lat znalazła zastosowanie w wielu militarnych projektach. Mówiąc po prostu, jest to pewnego rodzaju lustro, w którym można widzieć przyszłość. Do 11 marca tego roku nie było żadnych publikacji dotyczących obserwowanych za pomocą tej maszyny wizji. Właśnie tego dnia grupa specjalistów, naukowców i prawdopodobnie wcześniejszych współpracowników służb przedstawiła wizję wydarzeń najbliższej przyszłości otrzymaną z pomocą technologii Looking Glass. Osoby niewtajemniczone nadają zazwyczaj temu projektowi natychmiast etykietkę science fiction, a więc coś zmyślonego. Tylko tak nie jest. Dieter Broers w 1996 roku uczestniczył w sesji z tym urządzeniem. Pozwolono mu wtedy posunąć się w przyszłość do roku 2020. Ponieważ samo życie zweryfikowało i potwierdziło wizje otrzymane w sesji sprzed lat, Dieter z niebywałym entuzjazmem podjął działania w kierunku upublicznienia nowych przekazów pochodzących z tego urządzenia, a dotyczących najbliższej przyszłości. Na początek dobra wiadomość. W roku 2030, niezależnie od jakichkolwiek manipulacji, ludzkość budzi się ostatecznie. Zanim to jednak nastąpi, są i będą podejmowane próby aktywacji linii czasu z negatywnym dla nas scenariuszem. Sprawa najbliższej przyszłości jest ciągle otwarta. Nic nie jest przesądzone. W tym filmie przetłumaczę Ci ważniejsze fragmenty rozmowy przeprowadzonej kilka dni temu między Dieterem i Frankiem Jacob, producentem filmu opartego na książce Dietera Solar Revolution, człowiekiem znajdującym się już od wielu lat na tropie prawdy. Posłuchaj. Dieter? Witaj, Frank. Pięknie, że możesz być ze mną dzisiaj i porozmawiać o tym ciekawym i aktualnym temacie. Cieszę się, że idziemy tą samą drogą i że mogę dzisiaj z Tobą mówić o sprawach, które zatrzymywałem dotąd dla siebie. Uważam, że nasza wiedza w tym kontekście doskonale się uzupełnia. Ostatnio mamy coraz więcej informacji od Remote Viewer na temat najbliższej przyszłości. Informacji, które są swego rodzaju weryfikacją znanych mi od dawna prognoz osiągniętych także za pomocą urządzeń. Mam na myśli projekt Looking Glass. Wspominaliśmy już o tym urządzeniu. Jakiś czas temu otrzymałem informację dotyczącą bardzo bliskiej daty, bo chodzi o dzień 18 kwietnia. Frank? Informacje o projekcie Looking Glass pojawiają się w przestrzeni medialnej od czasu do czasu. Jedna z wersji głosi, że ten projekt został zarzucony już wiele lat temu. Okazuje się jednak, że jest grupa ludzi podejmująca aktualnie zdecydowane kroki w kierunku upublicznienia informacji dotyczących dwóch wersji przyszłości w najbliższym czasie. I tym samym uniemożliwić siłom forsującym przebieg dla nas negatywny zrealizowanie swoich planów. Ta grupa stała się aktywna, może to nie przypadek, dokładnie gdy CERN rozpoczął działać z całą siłą w drugiej połowie marca. To wszystko zaczyna się składać. Informacja ta zawiera w zasadzie jeden główny przekaz. Aktualnie teraz mamy ostatni dzwonek, aby uczynić coś wspólnie jako ludzkość i skorzystać z mocy, która jest nam dana. Intencją grupy publikującej te szokujące materiały jest zapoznanie z nią jak największej liczby osób, bo wtedy fałszywa flaga, a więc zainscenizowana prowokacja z automatycznym wskazaniem na winnego, straciłaby sens. 18 kwietnia, a więc już za moment, ma coś takiego nastąpić. Dieter? Ale zadajmy sobie na wstępie pytanie. Czy przyszłość jest zdeterminowana? Czy jednak możemy poprzez swoją intencję i działanie wpłynąć na to, która linia czasu zostanie aktywowana? Ta wiadomość z marca nie pojawiła się jako pierwsza. Zobacz, jakie przecieki dotyczące projektu Looking Glass mieliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Tak zwane elity są w panice. Potem, gdy zobaczyli, co niesie przyszłość. Wszystko jedno, co zrobią, ludzkość zwycięża na końcu. W świecie zapanuje wolność. Główny przekaz tej wypowiedzi, wielkiego przebudzenia, nic nie jest w stanie powstrzymać. Wspominałem już wcześniej, że to, co się obecnie dzieje, można porównać do partii szachów.
Obie strony już wiedzą, jaki jest wynik partii i że nie da się go już zmienić. Jedyne, co można zrobić, to po prostu grać. Grać jak najdłużej. Frank? Sytuacja na dzisiaj wygląda tak, że jeśli teraz nie będziemy nic robić, rozwój akcji według negatywnego scenariusza jest prawie pewny. Może właśnie dlatego prawie na całym świecie poluzowano restrykcje. Chcą nas uśpić przekonaniem, że wszystko wróciło do normy, abyśmy rozkoszowali się namiastką wolności. Dieter? Ja wiem, że Looking Glass nie jest bajką. Było mi dane w roku 1996 w Berlinie uczestniczyć w sesji z tym urządzeniem. Zostałem zobowiązany do zachowania milczenia na ten temat. W obliczu aktualnych wydarzeń poczułem się z tego zwolniony. Znajdowałem się w pomieszczeniu wśród kilku osób. Tam był też wtedy jeszcze nikomu praktycznie nieznany Putin. Nie mam pojęcia, dlaczego zostałem zaproszony na tę sesję. Może ktoś zobaczył, że moja skromna osoba będzie miała do odegrania określoną rolę w zbliżającym się procesie. Nie wspominałem o tym nigdy, ale podobne informacje docierały do mnie od kilku lat. Także od remote viewerów i szamanów. To było dla mnie w pewnym sensie obciążeniem. Po raz pierwszy rozmawiałem otwarcie na ten temat kilka tygodni temu podczas zoomowego spotkania moich przyjaciół, ścisłego kręgu liczącego około 600 osób. Zastanawialiśmy się wspólnie, co z tym fantem mamy zrobić, jakie działania podjąć. To spotkanie odbyło się przed ostatnimi publikacjami dotyczącymi prognoz projektu Looking Glass na najbliższe 8 lat. Frank? Ciekawe jest, że ta maszyna pracuje, a więc staje się aktywna tylko w kilku miejscach na Ziemi. Zastanawiam się cały czas, czy jest tylko jeden egzemplarz tej maszyny. Spotkałem się z teorią, że jest to sumeryjski artefakt. Ta maszyna ma pasywny charakter. Ukazuje po prostu warianty przyszłości, a więc linię czasu, sama nie posiadając mocy wpływania na nie. Dieter? Zgadza się. Maszyna pracuje w szczególnych miejscach, które określamy jako miejsca mocy ze szczególnymi wartościami pola magnetycznego. To, że można spoglądać w przyszłość, jest dla mnie absolutnie oczywiste. Mimo wszystko informacje, które zostają tutaj przekazane, należy zweryfikować samodzielnie. Poczuć je sercem. Frank? Strażnicy projektu, jak się sami nazywają, mówią o zupełnie konkretnych datach na linii czasu, dniach, w których ma dojść do pewnych wydarzeń. Każde z nich ma potencjał rozpętania scenariusza horroru poprzez odpalenie negatywnej dla nas linii czasu. Publikacja tych informacji ma zapobiec zaistnieniu owych wydarzeń. Już przez sam fakt rozpowszechnienia fałszywa flaga, a taki właśnie charakter owe wydarzenia posiadać mają, staje się bezużyteczna. Nasze wystąpienie ma oczywiście w sobie element ryzyka, ale świadomie to ryzyko podejmujemy, bo mamy prawidłowe intencje. Okej, gdyby w tym przesłaniu było powiedziane, że aby zapobiec katastrofie powinniśmy zgładzić osobę X lub Y, wtedy oczywiście bardzo długo bym się zastanawiał nad publikacją. Dieter? Każdy wariant przyszłości jest możliwy. Według teorii światów równoległych każdy nasz wybór otwiera nowy świat. Zbyt długo nie korzystaliśmy z tego prawa. Nie wystarczy czegoś chcieć, po prostu trzeba działać, zrobić pierwszy krok. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że takie urządzenie istnieje. Bo sam je widziałem w akcji. Ty, Frank, masz również doskonałe informacje na ten temat od ludzi z projektu Camelot, z którymi jesteś w ścisłym kontakcie od lat. Ale oczywiście nasuwają się pytania. Na przykład, czy widzimy wydarzenia dotyczące tylko i wyłącznie naszego Matrixa, naszego więzienia czasu i przestrzeni? Powinniśmy mieć zawsze przed oczyma fakt, że jesteśmy nieskończoną, wszechmocną, wielowymiarową istotą, której jedynie mikroskopijny fragment, pewien niewielki aspekt przeżywa doświadczenia w tej czasoprzestrzeni. Uważam, jestem przekonany, że dopóki jakieś wydarzenie jeszcze nie nastąpiło, mamy moc aktywować linię czasu, na której ono nie występuje. Obszar, który interpretujemy jako nasz Matrix, jest jedynie fragmentem 12-wymiarowej przestrzeni, w której cały czas nasza istota się znajduje. Nasze dusze znajdują się poza czasoprzestrzenią. Nie da się ich zmanipulować żadnymi metodami z zakresu 3D. Najważniejszym jest działać aktywnie, wizualizując sobie ziemię naszych marzeń i nie przejmować jej obrazu z tego, co serwują nam media. To jest ich świat. Przejdźmy może teraz konkretnie do przekazu, który jest głównym tematem tej rozmowy. Wydarzenie 18 kwietnia 2022 rok. Możliwe są dwie drogi rozwoju sytuacji. W pierwszym ludzkość się budzi i panujący dzisiaj porządek znika. Potem ma miejsce pozytywne wydarzenie. W drugim przypadku obecne struktury egzystują nadal, dochodzi do wojny atomowej i wielu strasznych wydarzeń.
Na koniec dochodzi do wydarzenia, które miało być pozytywne, ale jest negatywne. Frank od 2 lat zadaje sobie pytanie, o co tak naprawdę chodzi z tym szałem preparatowym i nagonką w tym kontekście. Dlaczego takie tempo, dlaczego ten przymus? Niemcy zakontraktowały właśnie preparaty dla swoich obywateli do roku 2029. Czy nie jest to dziwne wobec wizji Looking Glass, wizji ostatecznego przebudzenia w roku 2030? Wiemy, że są dwie drogi rozwoju. Pierwsza to państwo policyjne z pełną kontrolą każdego ruchu obywateli, pełną digitalizacją procesów. Państwo, w którym wszelka własność prywatna zostaje wyeliminowana, gdzie ludzie nie posiadający niczego będą sobie mogli pewne rzeczy wypożyczyć, jeśli oczywiście otrzymają na to pozwolenie. Po przeciwnej stronie po prostu pełna wolność z towarzyszącym jej stanem świadomości, w którym dochodzimy do wniosku, że instytucja państw, rządów nie jest już do niczego potrzebna. Projekt Looking Glass przypowiadał już wiele lat temu, że na drodze ku tej wolności, ku temu skokowi kwantowemu ważne były lata 2012, 2016 oraz 2022 rok. Dwukrotnie stracona została szansa przełożenia zwrotnicy dziejów. Dalej realizował się i realizuje nadal plan negatywnego scenariusza. Przed nami ostatnia prawdopodobnie szansa – wóz albo przewóz. Pamiętasz, Dieterze? O kosmicznym wydarzeniu, które ma zmienić wszystko, mówiliśmy przed laty w Twoim filmie Solar Revolution. I o to tutaj chodzi. Wszystkie preparatowe kampanie mają tylko i wyłącznie jeden cel. Uniemożliwienie ludziom przyjęcia kosmicznego sygnału przebudzenia poprzez ingerencję w anteny odbiorników, a tymi antenami jest nasze DNA. Sygnał ów ma przypomnieć nam o naszej prawdziwej istocie, a wtedy już żadna manipulacja nie będzie możliwa. Oto cytat z marcowego przekazu zbuntowanych strażników projektu Looking Glass. To wydarzenie jest kosmicznym wydarzeniem, czymś, co będzie miało miejsce w naszym Układzie Słonecznym. Bez podejmowanych obecnie prób ingerencji przez panującą elitę, to wydarzenie byłoby niezwykle pozytywne dla ludzkości. Ale z powodu wpływu preparatu oraz zastępczego planu, który został przygotowany, wydarzenie owo może stać się koszmarem. Doszliśmy do wniosku, że nasz przekaz musiał pojawić się teraz. Nie w przeszłości i nie w przyszłości, ale właśnie teraz, w marcu 2022 roku. Jeśli te informacje będą czytane przez tysiące ludzi i przekazywane dalej, te wydarzenia mogą jeszcze zostać odmienione. Jeśli miliony na całym świecie będą poinformowane o możliwości zaistnienia wydarzenia, operacja fałszywej flagi, a więc zaimprowizowanej prowokacji, zostanie pozbawiona sensu. Tyle strażnicy. A teraz konkretnie o wydarzeniu 18 kwietnia zaobserwowanym w projekcie Looking Glass. Wydarzenie fałszywej flagi w Nowym Jorku. W okolicach Times Square ma miejsce eksplozja bomby, prawdopodobnie mini ładunku jądrowego, umieszczonego w dużym samochodzie dostawczym. Na miejscu ginie około 2000 osób. Wiele tysięcy zostaje rannych. Dieter? Zobacz, w tej chwili w oficjalnej narracji spotykamy od wielu dni stwierdzenie, że Putin już przegrał i że nie ma nic do stracenia oraz że w związku z tym należy oczekiwać zastosowania przez niego mini ładunków jądrowych w różnych zakątkach świata. Jeśli do tego faktycznie dojdzie, poszukiwania sprawcy przy takim przygotowaniu stają się przecież zbędne. A więc im więcej ludzi wie o tych planach, tym szybciej spada szansa na zaistnienie wspomnianego wydarzenia. A oto wiadomość z dnia dzisiejszego, piątek, 15 kwietnia, mówiąca o coraz większym prawdopodobieństwie zastosowania przez Putina mini ładunków jądrowych. Looking Glass donosi o całej serii podobnych wydarzeń. Do roku 2030 ma być ich w sumie 70. Następne ma mieć miejsce 22 maja. Ale jeszcze raz przypomnę, że w tym wszystkim nie chodzi o to, czy w naszym starym Matrixie pozostaniemy niewolnikami, czy też dane nam będzie zażyć trochę wolności. Chodzi tylko i wyłącznie o działania związane z nieuchronnie nadchodzącym wydarzeniem kosmicznym, o którym mówisz, Dieterze, od dziesięcioleci. Gdyby nie było teraz tej wielkiej manipulacji i ukrytych działań ze strony sił roszczących sobie prawo do panowania nad ludzkością, to wydarzenie byłoby jednoznacznie wyzwoleniem dla nas wszystkich. Wszechobecne preparaty mają jednak spowodować, że fala, która nadejdzie z kosmosu, będzie zabójcza.
Ciała nie będą wytrzymywać niespotykanych dotąd częstotliwości fal światła. Słyszeliśmy też, że wśród preparatów są również dawki placebo. Chodzi o to, żeby pewna ilość przeżyła. Rzesza 500 milionów niewolników, którzy mają obsługiwać panujące elity. Zupełnie niedawno odkryto niespodziewanie wielką absorpcję światła przez grafen. Kamyczki, mozaiki układają się w coraz bardziej zrozumiały obraz. Projekt Looking Glass widzi również to, że istoty roszczące sobie prawo do rządzenia planetą przygotowały specjalne preparaty, które w kontakcie z nadchodzącą falą światła mają je wywindować w górę, dać szczególną moc. Dieter. Obserwując historię świata w przeciągu ostatnich 3,5 tysiąca lat, widzimy, że ma miejsce stały proces poszerzania władzy przez pewne struktury. Jest sprawą oczywistą, że docierające do nich informacje o tym, że ich poddani zobaczą wkrótce, że król jest nagi, a w konsekwencji tego postrzeżenia panowanie elit dobiegnie końca, te ostatnie będą się temu procesowi sprzeciwiać. Takie informacje przesączały się już wcześniej. Wedy mówiły o czasie Hanumana, inne źródła o erze wodnika. Struktury będące od tysięcy lat u władzy musiały więc podjąć jakieś kroki zablokowania procesu buntu na pokładzie. Frank? Tak, akcja z preparatami i chorobami to jedna sprawa, ale równie ważną jest panika spowodowana przez media. Ludzie w lęku nie potrafią myśleć, są bezsilni. Dieter. A teraz przejdźmy do następującego pytania. Czy przekazując dalej informacje o wydarzeniach 18 kwietnia, 20 maja i tak dalej, nie zasilamy ich przypadkiem i nie zwiększamy prawdopodobieństwa ich zaistnienia? Myśli tworzą przecież rzeczywistość. Myśli wzmocnione emocjami tym bardziej. Ja mam następujące zdanie na ten temat. Rozpowszechnianie informacji jak najbardziej, bo wtedy sens prowokacji pod fałszywą plagą znika. Ale nie walczmy z tym, czego nie chcemy. Nakładamy na to wydarzenie naszą wizję świata radości, wizualizując sobie tańczących, roześmianych, padających w ramiona ludzi we wszystkich zakątkach świata. Także na Times Square w Nowym Jorku oraz na Ukrainie. Taka wizualizacja harmonizuje przestrzeń. Przebywając w radości, tworzymy z pozycji ducha, z wymiaru poza Matrixem. Bierzmy się jak najszybciej do pracy, w grupach lub solo. Niech te informacje o planowanych prowokacjach, mogących doprowadzić świat na granicę wojny atomowej, nie budzą w nas lęku, ale odbierajmy je raczej jako ostatni dzwonek, jako apel do działania. Ale najważniejsze, poczujcie swoim wnętrzem, czy to jest dla Was właściwa droga. Oto fragment przekazu transkomunikacyjnego Ernsta Senkowskiego, o pracach którego mówiliśmy w jednym z poprzednich filmów. Nasze struktury zaczynają się mieszać z Waszym światem. To jest początek metamorfozy, stopniowego dopasowania naszych dzisiaj jeszcze oddalonych form życia. W tym scenariuszu pojawił się jednak apokaliptyczny łańcuch wydarzeń, który nabiera na sile i jest skierowany na zniszczenie ludzkości. To były najważniejsze fragmenty z rozmowy Dietera i Franka. A teraz proponuję konkretne działanie. Oto proponowana przez Dietera medytacja pokoju i radości na niedzielę 17 kwietnia. Umówiliśmy się z nim i jego społecznością na godzinę 13, ale każdy może działać też w swoim czasie. Jest pewne, że 17 kwietnia tę medytację będzie praktykować kilka milionów osób. Stale dołączają nowi chętni, także youtuberzy z całego świata mający naprawdę potężne społeczności. I ty możesz poprzez rozpowszechnianie tego nagrania mieć wkład w tym wolnościowym zrywie ludzi dobrej woli planety Ziemia. Medytacja, jak już wiecie z poprzednich nagrań, składać się będzie z dwóch części. W pierwszej z nich postaramy się wzbudzić w sobie stan radości. Prawdziwej radości, która katapultuje nas automatycznie w pole serca. Serce jest portalem wiodącym do źródła naszej mocy. Źródła poza naszą czasoprzestrzenią. Źródła nie znającego jakichkolwiek ograniczeń. Po ustabilizowaniu tego stanu radości stanie się coś niezwykłego. Poczujemy się połączeni z polem morfogenetycznym Ziemi i przejdziemy do procesu manifestacji, świadomego tworzenia. Jakiś czas temu Dieter spontanicznie zaproponował w medytacji z grupą przyjaciół wspólną wizję.
Wyobrażamy sobie ludzi wybiegających z domów, samochodów, na place i ulice wszystkich miejscowości. Ludzi radosnych, tańczących, którzy padają sobie w ramiona, których oczy są wilgotne od łez radości. Ta wizja w sposób niesłychany podwyższa nasze wibracje, a przez nas, przez nasze połączenie wibracje planety. Radość kalibruje się według Davida Hawkinsa wyżej niż miłość, bo radość to miłość w działaniu. Zacznijmy więc. Zamknij oczy i weź 3 głębsze oddechy. A teraz przeskanuj swoje życie w poszukiwaniu momentu radości. Szukasz momentu radości. Każdy z nas przeżył co najmniej jedną taką chwilę w życiu. Znajdź ją teraz. Poczuj w swoim sercu wszystko, co jest związane z tą chwilą. Włącz wszystkie zmysły. Zobacz obrazy. Poczuj zapachy. Usłysz dźwięki. Co czuły wtedy palce twoich dłoni? A teraz stabilizujemy ten moment radości, oddychając głęboko i przenosimy go do chwili obecnej. Czas jest wymysłem umysłu i należy do naszej czasoprzestrzeni, a ty przez portal serca opuściłaś tę przestrzeń. Jesteś w radości teraz. Jesteś w radości teraz. Jesteś radością. Radość. Z każdym oddechem wzmacniamy pole radości. A teraz widzimy Ziemię, naszą Matkę Ziemię. I zobacz, co się dzieje. Czy widzisz ludzi wybiegających z domów, z samochodów, z pociągów i autobusów? Ludzi, którzy zaczynają taniec radości. Uśmiechnięci, radośni ludzie, którzy nie znali się dotąd, padają sobie w ramiona. Panuje radość. Czujemy energię, którą ten taniec radości generuje. A teraz zobacz siebie wśród tańczących, szczęśliwych istot. Przyjaźń. Miłość. Pokój, radość. Ty. A gdy zaraz otworzysz oczy, zobaczysz, że nawet gdy już nie widzisz tych obrazów, stan radości jest w tobie. Jesteś radością. Ta radość zasiliła pole morfogenetyczne, którego nowa jakość będzie oddziaływać od tej chwili na ciebie i na całą planetę. Radość zostaje i działa. Zostaje i działa. Działa na wszystkich ludzi i na całe stworzenie. Otwórz oczy i niech radość będzie z tobą. Powtarzaj tę medytację tak często, jak to tylko możliwe, samodzielnie lub w grupach. Dziękuję. Na zakończenie tradycyjnie chciałbym podzielić się z tobą krótką refleksją. Minione 2 lata to zdecydowanie najlepszy czas w moim dotychczasowym życiu. Tak jakby wszystko, co działo się wcześniej, było jedynie czymś w rodzaju dworcowej poczekalni.
Pociąg, na który czekałem latami, nadjechał nagle, po cichu, bez jakichś specjalnych zapowiedzi. Chociaż nie figurował na żadnym dworcowym rozkładzie jazdy, wiedziałem od razu, że to mój pociąg, więc wsiadłem do niego bez chwili zastanowienia. Na dworcowym peronie zostali prawie wszyscy moi dotychczasowi znajomi, ale zaraz po opuszczeniu stacji odkryłem w pociągu setki nowych towarzyszy podróży. Niektórzy z nich opuszczali mój pociąg na kolejnych stacjach, ale ich miejsca zajmowali nowi pasażerowie. Witaliśmy się i żegnaliśmy z wdzięcznością za spotkanie i za to, że mogliśmy wspierać się na którymś z etapów podróży. A ta trwa nadal. Mój pociąg wiezie mnie cały czas do nowych miejsc. Przede mną pojawiają się co chwila nowe sytuacje, jak na przykład ta, jedna z ostatnich. Niespodziewanie zostałem zaproszony jako mówca w najbliższej edycji Flow Summit. Gdy przyszło zaproszenie, szczerze mówiąc, pomyślałem, że zaszła jakaś pomyłka, bo na tej platformie wykładają m.in. Joe Dispenza, Eckhart Tolle oraz cała plejada zagranicznych i polskich mówców. W opisie pod wideo załączam link. Udział w programie jest bezpłatny. Jeśli się zarejestrujesz, zobaczysz, co mi z tego wyszło. Flow Summit startuje 25 kwietnia i potrwa do 1 maja. Każdego dnia organizatorzy będą publikować około 10 filmów. Wykłady z danego dnia będą dostępne przez 48 godzin. A teraz, jak zawsze, dziękuję wszystkim wspierającym moją pracę. Informacje o tym, jak dołączyć do grona mecenasów moich rozmów o świcie, znajdziesz w opisie do tego wideo. A tymczasem pozdrawiam ciepło, z radością w sercu. Tomek.